Flota w 17 kolejkach wygrała aż 13-krotnie. Oprócz tego raz zremisowała i poniosła 3 porażki. Strzeliła 31 goli, a straciła 15, z czego jednak aż 7 w dwóch ostatnich spotkaniach. Najlepszym strzelcem jest Sebastian Olszar, który zdobył 8 bramek. Oprócz dobrej postawy w lidze, drużyna ze Świnoujścia udanie rywalizuje również w Pucharze Polski. Dotarła już do ćwierćfinału, eliminując po drodze m.in. Górnika Zabrze i Krakowie. Runda naprawdę bardzo dobra, graliśmy naprawdę bardzo dobrze. Ostatnia dwa mecze nam nie wyszły, graliśmy naprawdę źle. Według mnie troszeczkę zmęczenia z całym tym sezonem i nie można, tak szczerze powiedziawszy, nie można wszystkie mecze wygrać. My wygraliśmy na 17 meczów, 13 meczów wygraliśmy, także naprawdę na zespół Floty, jak my jesteśmy, to jest naprawdę dużo i także będziemy walczyć o te awans jeszcze drugą rundę, myślę, że nam się uda. Ogromną siłą Floty są stałe fragmenty gry, po których podopieczni Dominika Nowaka strzelają wiele goli. Ten potencjał zawodników odpowiednio trzeba wykorzystać, jak najlepiej, tak? Nie ma co kombinować, my nie kombinowaliśmy stałych fragmentów krótkich, bo bardzo dobrze wychodziło nam to, co od początku ćwiczyliśmy i tak było. I niekiedy było tak, że przeciwnicy wszyscy wiedzieli, jak gramy te stałe fragmenty, a bramki wpadały. Tak chociaż było na UKS-ie, chyba tam 4 czy 5 bramek zdobywamy ze stałego fragmentu gry. Więc to oczywiście też miało wpływ na nasz wynik końcowy. Tajemnica dobrych wyników Floty tkwi w dużej mierze w osobie trenera, który do prowadzenia zespołu podchodzi w sposób bardzo analityczny. Żeby wam pokazać może na przykład meczu z Arką, tak? Na przykładzie z Arką. Wnikliwie analizuję grę zespołu, ustawienie, takie jakie byśmy się spodziewali w tym spotkaniu. I rzeczywiście ustawienie było praktycznie identyczne, tylko tutaj grał ten Brazylijczyk. Tak, Markus. Natomiast mówię tu, a jak to mniej więcej do boku. Ja akurat wprowadzam, nigdzie tej gry nie ma, którą ja wymyślam dla potrzeb w danym spotkaniu. Wiem, że przeciwnik gra w ten sposób czy w ten sposób, czyli w tym tygodniu akcentujemy takie formy w treningu, które potem zawodnicy poprzez znajomość przeciwnika będą wykorzystywali. Tutaj nastąpiła zmiana ustawienia. Bodziony, który wcześniej grał w trójce jakby tych pomocników, teraz jest podwieszony za Ari. Ja zauważyłem, że lepiej będziemy sobie radzić i jest możliwość wykorzystania właśnie Krzyśka i to jest właśnie, zobaczcie, odbiór piłki, dwóch defensywny świetnie, Bodziony, który wygrywa głowę, walczy Arifowicz, Bodziony już podwieszony jest za Arifowiczem, bo tak często jest bramka. I teraz zobaczcie tak, to jest bramka jedna, i wiedziałem, że to może zafunkcjonować. Dlaczego? Przypomniało mi się jedno spotkanie, w którym też ćwiczyliśmy pewien element gry i zobaczcie, zaraz wam coś pokażę, że to nie jest przypadek. Mimo wszystko, żeby uświadomić, to nie jest przypadek, jeżeli chodzi o naszą grę. Zobaczcie, co teraz się dzieje. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, że nasza gra to przypadek. Zobaczcie, kto strzelił bramkę? Bodziony. Prawie kopia tej sytuacji, tak? Wejście w tą wolną strefę, Arifowicz wygrywa, tak? Ścięcie dwóch, którzy zaobserwowali bocznych z Grudziądzem, pierwsze spotkanie. Też bardzo dużo tych elementów właśnie w ten sposób ćwiczyliśmy. Najważniejsze, że ten styl, to wszystko jak my graliśmy, jeszcze raz sobie właśnie zobaczcie, to było właśnie tak naprawdę, to była moja troszeczkę filozofia, którą narzuciłem zawodnikom, ale oni świetnie to realizowali. To tak jak żołnierze, naprawdę. Oni no, kapitalnie. Ja muszę powiedzieć, że świetnie mi się z nimi pracowało przez ten okres czterech miesięcy. Zaufaliśmy sobie na tej linii, a niezwykle jest ważne to, żeby zawodnicy zaufali trenerowi, wiedzieli po co to robią, ale żeby też to robili na boisku. Termalika zakończyła rundę z dorobkiem 35 punktów, na który złożyło się 11 zwycięstw, 2 remisy i 4 porażki. Zespół z Niecieczy traci 5 punktów do lidera i ma 2 punkty przewagi nad trzecią w tabeli Krakowią. Podopieczni Kazimierza Moskala zdobyli 30 i stracili 14 bramek. Najlepszym strzelcem drużyny jest Dariusz Pawlusiński, który ma w dorobku 7 goli. Nie ma co wybrzydzać, bo rzeczywiście w niektórych meczach na pewno mogliśmy jeszcze więcej wycisnąć, ale teraz podsumowując, to naprawdę cieszymy się z tego wyniku. Wiedzieliśmy, że mamy dobrą drużynę, jest potencjał w tym zespole. A życzyłbym sobie, żeby na koniec rundy rewanżowej, żebyśmy byli na tym miejscu, na którym jesteśmy, a może i na pierwszym, bo to będzie oznaczało awans dla Niecieczy. Dla nas to będzie
fajne wyróżnienie i chęć pokazania się w Polsce na tle ekstraklasy, tak więc no mówię, teraz jesteśmy zadowoleni, ale patrzymy w przyszłość i oby tak się skończyło w rundzie rewanżowej. Czy jest to gotowy projekt? To jesteśmy w połowie drogi i zawsze powtarzałem przed każdym meczem, że każdy zespół, który startuje w jakichkolwiek rozgrywkach A-klasy, czy nie wiem, czwartej ligi, czy pierwszej, czy ekstraklasy, to po to startuje, że chce wygrywać mecze, chce być jak najwyżej w tabeli. My robimy swoje i tutaj chciałem powiedzieć tak, no jeśli przed sezonem wymieniało się jakichś faworytów, to nie wiem, czy w tym gronie była Termalika, ale tu nie chodzi o to, czy zespół jest z wielkiego miasta, czy ma wielkie tradycje, ale o to, co prezentuje na boisku i my ze swojej strony na pewno będziemy dążyć do tego, aby wiosna też była dla nas udana. Spadkowicz z Ekstraklasy ma tylko jeden cel – powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Na półmetku Cracovia traci do miejsca premiowanego awansem 2 punkty. Pasy wygrały 10 spotkań, 3 zremisowały i poniosły 4 porażki. Strzeliły 25 goli, a straciły 14. Najlepszym snajperem w drużynie jest zdobywca 8 bramek Wladimir Boljewicz. Mieliśmy lepsze i słabsze. Początek jest był dobry, później troszkę nie było. Środek jest był bardzo dobry. Bardzo dobry, to najlepsze mecze jsme grali z tym Flota, Zawisza, Bogdanka, Leczna. Dla mnie to są te 3 najlepsze mecze i później koniec jest troszkę słabszy był. No jeżeli popatrzymy na to, że Cracovia to jest zespół, który no niestety spadł z Ekstraklasy, jeżeli popatrzymy na to, że to jest drużyna, która była na nowo praktycznie budowana, a ta budowa polegała na tym, że ten zespół stworzony został z zawodników, którzy w poprzednim sezonie, jeszcze w tym sezonie ekstraklasowym, no niewiele grali w pierwszym zespole, częściej byli zawodnikami rezerwowymi, to ja jestem z tej rundy bardzo zadowolony, bo od razu po przyjściu do Cracovii stwierdziłem, że potencjał naprawdę piłkarski tutaj jest duży, że jest naprawdę bardzo fajna grupa chłopaków. Z tym tylko, że z tymi chłopakami trzeba było zacząć pracować po swojemu, więc trzeba było wdrożyć tutaj zupełnie inne zasady, inny sposób grania, inny styl, inny system. To wymagało czasu, a pomimo tego tak w krótkim czasie chłopcy zdawali pewne rzeczy opanować. Zajęliśmy to 3. miejsce na półmetku rozgrywek. Mamy cały czas kontakt ze ścisłą czołówką i szansę na to, żeby skutecznie walczyć o ekstraklasę. Przed sezonem wielu uważało Zawiszę za głównego faworyta pierwszej ligi. Dobry początek rozgrywek wydawał się potwierdzać te prognozy. Fatalny październik, w którym bydgoszczanie w 4 meczach zdobyli tylko punkt, znacznie spowolnił marsz w kierunku ekstraklasy. Ostatecznie po rundzie jesiennej tracą do miejsca premiowanego awansem 3 punkty. Podopieczni Jurija Szatałowa wygrali 9 spotkań, 5 zremisowali i 3 przegrali. Zdobyli najwięcej bramek w całej stawce, 33, a zarazem najmniej stracili, 12. Najlepszymi strzelcami są Paweł Abbott i Daniel Mąka, którzy mają po 5 trafień. My sobie sami zdajemy sprawę z tego, że mieliśmy ogromną szansę, jak gdyby po tych meczach, po tych pierwszych 5-6 kolejkach, żeby dalej to starać się utrzymać i zwiększyć tą przewagę punktową nad naszymi rywalami, którzy kandydują do awansu. No i wiemy o tym, że zawiedliśmy nie tylko samych siebie, ale również i trenera, i kibiców, i prezesa, panią prezes, ludzi działających w klubie. Także my jesteśmy ludźmi ambitnymi i po prostu chcemy jak najlepiej dla klubu, jak najlepiej grać, pokazywać to na boisku, nie wychodziło. I przez to właśnie nasze takie jak gdyby nie do końca ta radość nawet po tym meczu wygranym na Flocie Świnoujście, bo wiemy, że coś zepsuliśmy i to ciężko będzie od razu naprawić. Także mamy co poprawić, mamy co naprawić i od stycznia będziemy się do tego przygotowywać. Z wyników tej rundy na pewno jesteśmy zadowoleni, na pewno będziemy zmuszeni zrobić korektę w swojej grze, lepiej się przygotować do rundy wiosennej, na pewno atakować pierwsze i drugie miejsce. Mieć
sieci jest w tym sezonie Beniaminkiem, ale tak naprawdę tylko z nazwy. W zespole nie brakuje zawodników ogranych w Ekstraklasie, a także byłych reprezentantów Polski. Klub z Legnicy ma na swoim koncie Puchar Polski wywalczony w 1992 roku i udział w europejskich pucharach, ale jeszcze nigdy nie występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Czy drużyna prowadzona przez Bogusława Baniaka wywalczy historyczny awans? Jesienią zdobyła 32 punkty, tylko o 3 mniej od wicelidera. Na ten dorobek złożyło się 10 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek. Miedź strzeliła 28 i straciła 18 goli. Najlepszymi snajperami są Jakub Grzegorzewski i Wojciech Łobodziński, którzy zdobyli po 7 bramek. Myślę, że niewiele osób spodziewało się, że Miedź Legnica będzie miał tyle punktów. My wierzyliśmy, czujemy moc w zespole i naprawdę atmosfera też jest fajna, dlatego tylko grać i wygrywać. Ja się cieszę, że wraz z panem prezesem Dadeo udało nam się takich piłkarzy tutaj ściągnąć i namówić im na grę w odradzającej się Legnicy. My tu się spotkaliśmy w drugiej lidze i taki cel sobie postawiliśmy, że musimy awansować, żeby wrócić tam, gdzie pracowaliśmy kiedyś, czyli w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze. Faktycznie stworzyli fajną grupę zawodową, taką profesjonalnie traktującą piłkę nożną. Ja się cieszę, że w tym uczestniczę. Ja powiem szczerze, że nie chciałbym, bo kilka awansów robiłem, żeby tu zawiało jakąś taką buńczyczną wypowiedzią, bo nigdy takich nie zrobię, ale wpajam i powiedziałem się chłopcom, że okres od 7 stycznia to jest okres walki Ekstraklasy. Nie boję się powiedzieć tych słów. Za plecami Miedzi awansował z grupy zachodniej drugiej ligi. Tyszanie to największa, obok Floty, rewelacja rozgrywek. GKS strzelił tylko 16 goli, ale wystarczyło to do wywalczenia aż 29 punktów. Kluczem do sukcesów podopiecznych Piotra Mandrysza jest najszczelniejsza defensywa w lidze, tylko 12 straconych bramek. Piotr Misztal aż 8-krotnie zachował czyste konto. Piotr Rocki i spółka wygrali 8 meczów, 5 zremisowali i tylko 4 przegrali. Najlepszym strzelcem drużyny jest Marcin Folc, który ma na koncie 7 trafień. Ja z gry moich piłkarzy jestem bardzo zadowolony. Przed sezonem nie myślałem, że możemy aż być tak wysoko w tabeli, zdobyć aż tyle punktów. Mogę powiedzieć, że jestem z nich dumny za to, co w tej rundzie zrobili i kończąc, chciałbym im za to serdecznie podziękować. Działaczom Olimpii udało się latem pozyskać kilku zawodników z przeszłością w Ekstraklasie. Skład prezentował się bardzo solidnie, ale nie wiadomo było, jak poradzi sobie trener Tomasz Aseński, który po raz pierwszy prowadził samodzielnie zespół na takim szczeblu. Stadion w Grudziądzu okazał się twierdzą, której jesienią nie zdobył żaden rywal. Gorzej było jednak na wyjazdach. Suma summarum drużyna zdobyła 27 punktów, wygrała 7 spotkań, 6 zremisowała i 4 przegrała. Bilans bramkowy to 20-15. Najwięcej goli, 6, strzelił Piotr Ruszkul, ale najwięcej mówiło się o trafieniu bramkarza Michała Wróbla, które dało remis w Katowicach. Na pewno założenia przedsezonowe, które żeśmy sobie cele wyznaczyli, to po części zostały zrealizowane. Chcieliśmy znaleźć się w tej górnej części tabeli. Marzeniem było miejsca 1-6. Wypadliśmy minimalnie poza tą szóstkę jakby w końcówce. Efektem to jest kilku remisów, które nie udało nam się, że tak powiem, wywalczyć kompletu punktów w tych meczach. Aczkolwiek nie robię z tego dramatu. Przez pryzmat całej ligi patrzę, że jest to runda udana, można powiedzieć historyczna w tym klubie. Jest wiele do poprawienia, jest materiał. Będziemy sukcesywnie pracowali nad pewnymi elementami, które zawiodły. Aczkolwiek sukcesy, które odnieśliśmy też w Pucharze Polski, eliminując dwa zespoły ekstraklasowe i w konsekwencji w kolejnej rundzie zespół drugoligowy, pokazały, że stać nas na wiele i możemy skutecznie rywalizować z każdym zespołem. Na pewno będziemy chcieli jakby dwutorowo, tak? I tak jak było do tej pory, nie było jakiegoś priorytetu i nacisku na Puchar Polski czy na rozgrywki ligowe. Chcieliśmy i tu godnie zaprezentować się. Na pewno nikt nie postawił nam w klubie z zarządu celów, żebyśmy awansowali do Ekstraklasy. Dlatego nie skupialiśmy się tylko na rozgrywkach ligowych. Mieliśmy zająć pozycję bezpieczną w pierwszej dziesiątce. Jak pokazuje tabela, udało nam się to zrealizować z nawiązką. I dwutorowo, tak jak powiedziałem, w Pucharze Polski kolejny rywal, kolejne wyzwania były.
i gdzieś tam wylądowaliśmy już w ćwierćfinale. Wiosną ekipa z Lubelszczyzny długo liczyła się w walce o awans. Do nowego sezonu przystąpiła jednak bez kluczowych postaci środka pola, Wojciecha Łuczaka i Radosława Bartoszewicza. Znacznie przebudowana została też linia obrony. Spore nadzieje wiązano natomiast z powracającym do Łęcznej po 7 latach przerwy Sebastianem Szałachowskim. Zespół Piotra Rzepki miał jesienią dwie twarze. U siebie punktował najlepiej w całej lidze, natomiast na wyjeździe nie wygrał ani razu. Efekt końcowy to 25 punktów, na co złożyło się 7 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek. Łęcznianie strzelili 21 goli i tyle samo stracili. Najlepszym snajperem z 4 trafieniami jest Szałachowski. Niewykluczone, że wiosną klub wróci do nazwy Górnik Łęczna, co z pewnością ucieszyłoby miejscowych kibiców. No jako zespół, no jak się popatrzy na mecze w Łęcznej, to rewelacja. Mecze na wyjeździe, katastrofa. I to nie katastrofa w graniu, tylko punktowa, no bo na 9 meczów granych na wyjeździe, 4 remisy, 5 porażek, to nawet jak gdzieś tam nic się nie gra, to gdzieś tam się ma tego farta. Nam zabrakło w takich momentach, że już naprawdę te karne niestrzelone. Gdzieś mecz w Sandecji, gdzie no nie wiem, co się dzieje, tak jakby zaczarowana ta bramka. No ale takie jest życie, taka jest piłka. Musimy się z tym żyć i zrobić wszystko, żeby na wiosnę tak grać u siebie, jak graliśmy jesienią, a na wyjazdach dorzucać punkty. Myślę, że pozytywnie, aczkolwiek wiadomo, że na wyjeździe powinniśmy zdobyć kilka punktów więcej. Tym bardziej, że szwankowały nas karne. Także tych punktów powinno być, myślę, więcej. No ale mam nadzieję, że w przyszłej rundzie nie popełnimy tych błędów i odbijemy to sobie. Cała runda myślę, że nie było to wcale najgorsze, no. Ale na pewno zabrakło wyjazdowych punktów i przede wszystkim nad tym musimy pracować dalej. Choć przed sezonem nikt nie mówił głośno o walce o awans, to jesienne wyniki Arki odebrano jako spore rozczarowanie. Gdynianie 7 meczów wygrali, tyle samo przegrali i 3 zremisowali. Mieli wprawdzie 3. defensywę w lidze, 13 straconych goli, ale strzelili tylko 19. Aż 7 trafień zapisał na swoim koncie Marcus Vinicius da Silva. Samowolne wykonanie rzutu karnego w meczu z Zawiszą zakończyło się rozwiązaniem we wrześniu kontraktu z Charlesem Nwaogu. Natomiast po rundzie z zespołem pożegnał się trener Peter Nemec. Jego następcą został dotychczasowy asystent Paweł Sikora. No nie jest tak, jak miało być, ale mam nadzieję, że w następnej rundzie będzie tych zwycięstw więcej niż teraz. Może tak. Na pewno nikt głośno nie mówił o walce o awans, bo mieliśmy jasne cele od zarządu, że miejsca 5-10 to jest cel na ten sezon. Jednak pojawiło się parę kolejnych zwycięstw, dobra gra i wszyscy zaczęli już coraz głośniej przemukiwać, że ten awans nam się należy. Jednak boisko zweryfikowało, tak, gdzie jesteśmy i na ile nasz potencjał w tym momencie pozwala nam na jakie miejsce w tabeli. No. Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to sprawiedliwe miejsce dla nas. Wiele wskazuje na to, że zielona rewolucja powoli dobiega końca. Państwo pyżalscy zamierzają przykręcić kurek z pieniędzmi płynącymi do Warty. Poznański klub, choć był jesienią chwalony za grę, to niespecjalnie przekładało się to na zdobycz punktową. 6 zwycięstw, 4 remisy i aż 7 porażek dało w sumie 22 oczka. Podopieczni Czesława Owczarka mieli jedną z najlepszych zdobyczy bramkowych, 25 goli, i jedną z najgorszych defensyw, 26 bramek straconych. Najwięcej goli, 5, strzelił Wojciech Trochim, który obok kapitana Tomasza Magdziarza był najjaśniejszą postacią w ekipie warciarzy. Ta runda jest, no, trzeba powiedzieć, wprost fatalna. Po raz kolejny przy takich warunkach, jak mamy stworzone do treningu, do gry, gramy bardzo słabo. Jesteśmy po raz kolejny sezon z rzędu na 10. miejscu, także na pewno my jako zawodnicy zawiedliśmy i sponsora, i panią prezes, i wszystkich wokoło, i nie ma co ukrywać. Dostaliśmy od pani prezes, od sponsorów wszystko, żeby być w pierwszej piątce, żeby być nawet w pierwszej trójce. Taka jest prawda, a faktycznie w naszej grze zabrakło pewnych rzeczy. Zabrakło zaangażowania w niektórych spotkaniach, zabrakło koncentracji.
I cóż, i dlatego Warta jest na tym miejscu, na którym jest. No tutaj nie ma przypadku, że od lat awansują, czy w czubie tabeli są zespoły doświadczone i my mamy bardzo młody zespół, średnia wieku to jest 23 lata, ja jestem najstarszym zawodnikiem tego zespołu, także no nie ma co ukrywać, tego doświadczenia na pewno brakuje. Mamy dużo fajnej młodzieży, młodych chłopaków, którzy się mogą rozwijać w tym zespole, ale potrzebują do dobrego rozwoju, potrzebują jednak doświadczonych zawodników, o których będą mogli się uczyć, tak? I tutaj na pewno tego Warcie brakuje. Kolejarz był największą rewelacją poprzedniego sezonu. W bieżącym klub kierowany przez senatora Stanisława Koguta znacznie jednak obniżył loty. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby nie znakomita dyspozycja strzelecka Macieja Kowalczyka, który z 13 golami jest najlepszym snajperem pierwszej ligi. Maciej Kowalczyk zdobył 13 bramek, a cała reszta zespołu dołożyła do tego dorobku tylko 8 trafień. Łącznie kolejarz strzelił 21, a stracił 25 goli. Podopieczni Przemysława Cecherza wygrali 6 meczów, 4 zremisowali i 7 przegrali. Powiem szczerze, że z tej rundy w pełni nie jesteśmy zadowoleni. Może nie tak z gry, jak ze zdobycia punktowej. Uważam, że te 6 punktów powinniśmy mieć więcej. Właśnie to jest najtrudniejsze dla trenera, bo to był taki moment, gdzie graliśmy naprawdę dobrą piłkę. My mieliśmy przewagę z zespołami, które graliśmy, tylko nie zdobywaliśmy punktów. Każdy nasz błąd kończył się bramką dla przeciwnika, a my nie wykorzystywaliśmy po 3-4 sytuacje w meczu, łącznie z rzutami karnymi. I myślę, że tutaj była przyczyna, jakiś brak troszkę koncentracji tego i stąd taka zdobycz punktowa, bo jeżeli chodzi o grę zespołu, to tak jak mówię, nie mam pretensji. Po pierwszych 5 kolejkach piłkarze z Ząbek nie mieli na koncie żadnej porażki i wydawało się, że mogą zadomowić się w górnej połówce tabeli. Później jednak podopieczni Roberta Podolińskiego nie radzili już sobie tak dobrze. Ostatecznie na półmetku rozgrywek mają 22 punkty. Wygrali 6 meczów, 4 zremisowali i 7 przegrali. Bilans bramkowy wychodzi na 0. 23 gole strzelone i tyle samo straconych. Najlepszym snajperem w drużynie jest Mateusz Piątkowski, który ma 8 trafień. Warto także zwrócić uwagę na 20-letniego bramkarza Rafała Leszczyńskiego, który jest powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Drużyna była dla nas naprawdę na początku fajna, bo wygrywaliśmy mecze, potem zdarzały nam się porażki. Na koniec znowu była pasmo zwycięstw, także zachwiana, ale myślę, że dobra i jest prognostyk na przyszłość. Mamy 22 punkty, to jest pewien niedosyt jednak, bo przypomnę, że w doliczonym czasie straciliśmy 5 punktów. Z Wartą, Zawiszą i Sandecją, więc jest, myślę, pewien margines jeszcze, który możemy poprawić. Klub z tradycjami i rzeszą wiernych kibiców przeżywał w ostatnich miesiącach spore problemy organizacyjne. Przez pewien czas mówiono nawet o wycofaniu z rozgrywek. Gieksa przetrwała jednak najtrudniejsze momenty i wiosną ma być już tylko lepiej. Sportowo zespół przeżywał lepsze i gorsze momenty. Najcenniejsze rezultaty to wygrane z GKS-em Tychy i Arką oraz remis z Krakowią. Ostatecznie katowiczanie wywalczyli 21 punktów. Złożyło się na nie 6 zwycięstw, 3 remisy i 8 porażek. Bilans bramkowy to 23-25. Najlepszym zawodnikiem w ekipie Rafała Góraka był Przemysław Pitry. Doświadczony gracz występował w trakcie rundy jesiennej na różnych pozycjach, a mimo to strzelił aż 10 goli. Na pewno nie będziemy i tak do końca zadowoleni. Na pewno przy tych kłopotach, jakby na początku, można się cieszyć, ale z drugiej strony wiele meczy, choćby dzisiaj takich, przegraliśmy, które nie musieliśmy. Mieliśmy swoje sytuacje, wystarczyłoby wykorzystać i na pewno ten dorobek punktowy byłby większy. Natomiast no zimę trzeba teraz przetrenować i czekać na kolejny mecz za 4 miesiące. Po 8 kolejkach mieliśmy 5 punktów, no to jest bardzo, bardzo mało. Natomiast cieszy to, że tam w końcówce troszeczkę tych meczów wygraliśmy i odbiliśmy się od tej strefy spadkowej na trochę. Na pewno to była najtrudniejsza runda, jaką można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o GKS Katowice. Także tutaj trzeba wszystkie te aspekty brać pod uwagę, cofnąć się jeszcze parę miesięcy do tyłu, kiedy co to dużo mówić, groził GKS-owi totalny niebyt. 21 punktów to jest ogromna ilość punktów, jeśli chodzi o to, co myśmy przeżyli, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach żeśmy pracowali.
częste w ostatnich latach zmiany na stanowisku trenera Sandecji negatywnie odbijają się na wynikach zespołu. Bieżące rozgrywki drużyna z Nowego Sącza zaczynała pod wodzą Jarosława Araszkiewicza, a zakończyła pod batutą Janusza Świerada. W kadrze nie brakuje zawodników z ciekawym CV, a tymczasem Sączersi uplasowali się dopiero na 14. miejscu. Mają na koncie 18 punktów, tylko 5 przewagi nad strefą spadkową. Wygrali 6 meczów i aż 11 przegrali. Jako jedyni w stawce ani razu nie zremisowali. Najcenniejszy rezultat to wyjazdowe zwycięstwo z Termaliką. Sandecja strzeliła tylko 15 goli i straciła aż 31. Prawie połowa dorobku bramkowego, 7 trafień, to dzieło Arkadiusza Aleksandra. Bardzo ciężka runda od początku. Przed rundą było bardzo duże zmiany w naszym zespole, odeszło chyba 13 zawodników. Przyszło dużo nowych, szczególnie cała linia obrony została wymieniona. No widać po tej rundzie jesiennej, że nie da się z dnia na dzień zbudować przede wszystkim obrony. Po ponad 9 latach przerwy kibice w Olsztynie doczekali się występów swoich ulubieńców na zapleczu Ekstraklasy. Klub ze stolicy Warmii i Mazur przekonał się jednak boleśnie, że różnica między grupą wschodnią drugiej ligi a pierwszą ligą jest ogromna. Podopieczni Zbigniewa Kaczmarka wygrali w rundzie jesiennej zaledwie 2 spotkania. 7 zremisowali i aż 8 przegrali. 13 punktów oznacza miejsce w strefie spadkowej. Co zaskakujące, Stomil u siebie wywalczył o 1 oczko mniej niż w meczach wyjazdowych. Olsztynianie zdobyli 20 bramek, a stracili 29. Najlepszymi strzelcami zespołu byli Szymon Kaźmierowski, 6 goli, i Mindaugas Kalonas, 5 trafień. Litwina wiosną zabraknie jednak w ekipie Beniaminka. Z pewnością przeskok jest, ale ta nasza mała ilość punktów, którą zgromadziliśmy do tej pory, nie wiem, z czego ona wynika. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy tutaj na większą ilość punktów, powinniśmy być wyżej w tabeli. Brakowało gdzieś szczęścia, brakowało troszeczkę może i umiejętności, ale jesteśmy Beniaminkiem. Mam nadzieję, że trochę ogramy się tutaj w tej lidze. W tym roku utrzymamy, mam nadzieję, że się utrzymamy. Będziemy robili wszystko, żeby w tej pierwszej lidze zostać i na pewno będzie lepiej. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie na wiosnę zdobyć tyle punktów, żeby utrzymać ten zespół w lidze. Na pewno zespół wymaga zmian. Kilku zawodników na pewno na niektóre pozycje będziemy musieli tutaj znaleźć. Zawodników na pewno ogranych, bo ten zespół jest bardzo młody, brakuje mu właśnie doświadczenia i przekonaliśmy się, że ci zawodnicy, którzy dawali radę w drugiej lidze, w pierwszej lidze jednak no, są inne wymagania, są lepsi zawodnicy, lepsze zespoły i musimy na pewno zrobić tutaj korekty w składzie. Tytuły Mistrza Polski i 1 Krajowy Puchar to już niestety tylko piękne wspomnienia. ŁKS po wiosennym spadku z Ekstraklasy nie potrafi się zatrzymać i nieubłaganie zmierza w kierunku drugiej ligi. Sklecona na prędce drużyna wygrała tylko 3-krotnie, zanotowała 4 remisy i aż 10 razy schodziła z boiska pokonana. Wywalczyła 13 punktów, z czego tylko 5 na własnym obiekcie przy Alei Unii. Łodzianie strzelili tylko 17 goli, z czego 4 Jakub Więzik, a stracili aż 36, czyli najwięcej w lidze. Prawdziwą klęską była domowa porażka 1-7 z Flotą Świnoujście. 13 grudnia władze klubu podziękowały za współpracę dotychczasowemu trenerowi Markowi Chojnackiemu. Początek rundy uważam, że nie za dobry. Później troszeczkę żeśmy jakieś tam punkty zaczęli zbierać. Uważam, że też w niektórych meczach, na przykład tutaj to z Zawiszą graliśmy u siebie, też praktycznie w końcówce straciliśmy. Na Bytomiu też straciliśmy w końcówce te bramki. Też nie ma tej koncentracji do końca. Mówię, w niektórych meczach powinniśmy zwycięsko tutaj wyjść, czy tak jak mówię, w Bytomiu, czy tutaj u siebie. No ale no co, no, jest taka sytuacja. Chłopaki się na pewno wszyscy starają, każdy daje z siebie tyle, ile ma. Tu niektórzy chłopcy przyszli z czwartej, czy bodajże z trzeciej ligi. To też nie można od razu wymagać nie wiadomo czego, to też potrzeba troszeczkę czasu. Trener też tutaj miał ciężkie warunki do budowania zespołu, do budowania atmosfery. Mieliśmy tylko jeden obóz praktycznie. No i tak to wszystko wyglądało. No ale tak jak ja mówię, patrzymy teraz w przyszłość. Mam nadzieję, że idą lepsze czasy.
No i będzie lepiej po prostu w klubie i organizacyjnie i finansowo i zawodnicy nowi przyjdą i będzie tutaj silna drużyna i mam nadzieję, że się spokojnie utrzymamy, bo uważam, że stać na to LKS. Wywalczony w Cuglach awans i wygrana w pierwszym meczu w Łęcznej mogły rozbudzić aspiracje w Brzesku. Później było już jednak tylko gorzej. Okocimski zdobył w sumie tylko 13 punktów. Na ten skromny dorobek złożyły się 2 zwycięstwa, 7 remisów i 8 porażek. Popularni piwosze jako jedyni obok Polonii Bytom nie potrafili w całej rundzie wygrać meczu na własnym stadionie. Bilans bramkowy Beniaminka to 16-27. Najlepszymi strzelcami w zespole trenera Krzysztofa Łętochy byli Paweł Smułka i Wojciech Wojcieszyński, którzy zanotowali po 3 trafienia. Na pewno byliśmy Beniaminkiem i to można powiedzieć, że Beniaminkiem, który wszedł z dużą przewagą z drugiej ligi do tej pierwszej. No, starliśmy się trochę z rzeczywistością pierwszej ligi i tutaj dużo takich momentów było dobrych i złych. Staraliśmy się konsolidować ten zespół, staraliśmy się układać do każdego spotkania, przygotowywać z pełną koncentracją. Mamy te 13 punktów, ja uważam, że to jest i dużo i mało. Można było się pokusić o więcej punktów, ale gdybanie teraz, czy by było więcej, czy by było mniej, trzeba się skupić na tym. Jest runda wiosenna, trzeba się przygotować do niej solidnie przez rundę, przez tą przerwę zimową. Polonia w poprzednim sezonie spadła do drugiej ligi. Ostatecznie tuż przed startem bieżących rozgrywek zastąpiła jednak sąsiada z Zamiedzy, Ruch Radziąków, i przystąpiła do gry wśród pierwszoligowców. Kadrowo jednak zespół nie był przygotowany do występów na tym szczeblu. Mimo ambitnej postawy drużyna prowadzona najpierw przez Piotra Pierścionka, a następnie Jacka Trzeciaka zdołała tylko 4 mecze zremisować, natomiast w pozostałych 13 musiała uznać wyższość rywali. Zaledwie 12-krotnie bytomianie cieszyli się z gola, a ich bramkarz Mateusz Mika aż 35 razy musiał wyjmować piłkę z siatki. Najlepszymi strzelcami Polonii byli Dawid Cempa i Krzysztof Michalak, którzy zanotowali po 3 trafienia. Sytuacja dwukrotnych mistrzów Polski jest fatalna, ale mimo to przy olimpijskiej da się znaleźć ślady optymizmu. Wystarczy wejść do pokoju trenerów i już mamy nutkę nawet nie optymizmu, tylko hurra optymizmu. No i tak to... O! No właśnie wchodzimy na trening, także... Dobra, to proszę wyjaśnić. Tak, słucham? Oddzwonię, dziękuję. Naprawdę jestem optymistą, że nie spadniemy z tej pierwszej ligi. Ja wiem, że to może ktoś powiedzieć, że matematyka i tak dalej. Tak, oczywiście. Ale są, jak to się mówi, zdają się cuda. A trzeba w nie trochę uwierzyć. Mój uśmiech to jest już optymizm tej rundy. Niedziela 10:30, zbiórka piłkarzy Kolejarza Stróże przed derbowym meczem z Sandecją. Miejsce Nowy Sącz, tuż obok stadionu Sandecji. Spotykamy się praktycznie, cała drużyna tutaj mieszka. Wszyscy dojeżdżamy. Także stąd ten pomysł. Na 4 auta dojeżdżamy, także będzie gdzieś około 14-15 osób. Dziś przyglądamy się liderowi klasyfikacji strzelców pierwszej ligi. Przed meczem z Sandecją Maciej Kowalczyk miał na koncie 12 bramek, ale tylko do 48 minuty. No na pewno 13 bramek. Jeszcze mogą dzisiaj uszczelić 14. Troszeczkę by to chłopaków odstresowało, a tak troszeczkę Sandecja wrzucała te długie piłki. No ale całe szczęście, że wzięliśmy dzisiaj te 3 punkty i to cieszy. Jakbym tam nie uciekł jeszcze 2-3 mecze, może bym coś tam jeszcze uszczelił. No ale cieszę się z tego, co jest i tyle. Gdyby nie uciekła jeszcze jedna sytuacja, ta z meczu z Łęczą, chyba ta najbardziej boli. Rzut karny, na pewno. No i na dzisiaj, którą sam na sam miałem tak samo. Dla 35-letniego napastnika jest to najlepszy wynik w karierze. Do tej pory najwięcej goli strzelił w sezonie 2006-2007 w barwach Korony, tuż po powrocie z ukraińskiego Arsenału Kijów.
ten wieczorek postawił na mnie w ataku i tak zostało do teraz. W Ekstraklasie chyba 8 bramek, więc jeszcze nie wiem, w jednym sezonie, także no. No i na pewno cieszy, no. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie, w przyszłej rundzie też coś dołożę jeszcze. Która z tych 13 bramek zdaniem naszego bohatera była najpiękniejsza? Teraz z Arką tutaj w 90 minucie to strzeliłem z głowy. Tak, to chyba ta bramka była najładniejsza. Okazja dla kolejarza, Nitkiewicz 16. Dobrze. Kowalczyk, gol! Jeden do jednego, Maciej Kowalczyk. W minionym sezonie król strzelców pierwszej ligi Wojciech Kędziora sięgnął po koronę zdobywając 18 bramek. Ile trzeba będzie zdobyć w tym sezonie? No nie wiem, no, apetyt rośnie. No. Mam nadzieję, że jakbym strzelił z 20, to bym się cieszył. No zobaczymy, no. Jak będzie wyglądała moja dyspozycja na wiosnę. Liczę na to, pod to ustawiamy grę i nie da się ukryć, że Maciek to wykorzystuje, daje nam te punkty. Kowalczyk nigdy w karierze królem strzelców nie był. Czy zatem często spogląda na te klasyfikacje? Fajnie, że się patrzę, no ale patrzę się na siebie i próbuję tam cały czas odskakiwać. Czy odskoczy, a może odjedzie rywalom w klasyfikacji strzelców? Przekonamy się po zakończeniu sezonu. Siedzimy sobie w Gdyni na bulwarze nadmorskim. Moim gościem jest Mateusz Szwoch, piłkarz Arki. Powiedz, Gdynia to dobre miejsce do grania w piłkę? Oczywiście. Jedno chyba z najlepszych, najpiękniejszych na pewno w Polsce. Jest stadion, są kibice, no i znakomicie się tutaj wszyscy czują. I powietrze takie świeższe trochę chyba niż gdzieś tam, powiedzmy, w głębi lądu. No, wydaje mi się, że tak. Jeżeli jeździmy na wyjazdy, to czuć tą różnicę powietrza i w Gdyni czujemy się zdecydowanie najlepiej. No, ale ty się chyba też czujesz znakomicie, bo wiem, że jesteś chłopakiem z Czerska. Grałeś w takim małym klubie Borowiak. Gdzieś tutaj, zdaje się, Stanisław Mikołajczyk ściągnął cię do Arki swego czasu. To jest taki trener pracujący w pionie młodzieżowym w gdyńskim klubie. Tymczasem teraz no, nie mówi się o tobie, masz 19 lat dopiero, nie mówi się o tobie już w kontekście, nie wiem, juniora, ale mówi się o wiodącej postaci Arki Gdynia, grającej w pierwszej lidze. Jak się z tym czujesz? Znaczy, czuję się z tym dobrze. Zagrałem na razie tylko 2 mecze. No, udało mi się w miarę pomóc drużynie w wygrywaniu i czuję się z tym dobrze i chcę dalej reprezentować jak najwyższy poziom i reprezentować Arkę Gdynia, żebyśmy cały czas wygrywali. Ten taki twoja droga właściwie do tej piłki zawodowej, to jest taki wzór inny dla młodych chłopaków z tych mniejszych miejscowości, że można, że wystarczy trochę chęci? Byłeś takim chłopakiem, który uganiał się za piłką po podwórku kiedyś i stąd jakby wszedłeś dalej w ten już futbol bardziej poważny? Znaczy tak, od początku już jak miałem 5 lat, to tata mi rozkładał jakieś pachołki, ja między nimi tam z piłką żonglerki robiłem i właśnie tata mnie do tego bardziej... Nie musiał mnie namawiać, bo zawsze mnie ciągnęło do tej piłki. Tata też grał w piłkę, bardziej amatorsko. No i stąd się wzięła właśnie ta chęć do piłki. Zacząłem w Borowiaku, potem była kadra Pomorza, Gdania, Gdańsk, no i tak właśnie trafiłem do Arki. Ale jest jednak przeskok z piłki juniorskiej do seniorskiej. W polskiej piłce tak się mówi, że jest bardzo duży przeskok z juniora do seniora. No, a ja się starałem właśnie nie myśleć o tym, że to będzie jakaś większa presja. Wiadomo, wyższy poziom, ale ja chciałem pokazywać jak najwięcej umiejętności, nie chować się za plecami, gdzieś nie wychodzić do grania, tylko właśnie być tą wiodącą postacią i dostawać jak najwięcej podań, jak najwięcej rozgrywać i liczyć się w tym pierwszym zespole. Ogromnie się cieszę, że transmitowała Orange Sport. Wstąpiliśmy do wyścigu Formuły 1 bolidem takim jak Polonez i po pierwszym meczu odpadło nam jedno koło. To był kabaret. To był kabaret w wykonaniu pana Karkuta. Co dzisiaj zrobił pan sędzia, to jest kabaret. Będziemy teraz
walczy w każdym meczu o punkty, a to, że dużo się mówi o tym, że będziemy sprzedawać te mecze, później różne są pogłoski takie, że jak mamy już utrzymanie, to później jest różnie z nami. My walczymy do ostatniej kolejki, jak się uda, to na pewno będzie super sprawa. Transfer speculation, is it my imagination? To sami widzicie, że krążące jakieś legendy, że to Łąka, że nie wiadomo co, to wszyscy widzą, że idealny jest stadion, ekstraklasa by sobie życzyła takiej płyty, takich kibiców, no bo fantastyczni kibice, chciałem im za to serdecznie podziękować. No tak nam się wydaje, na początku Arka trochę przycisła, ale mimo tego, że Arka przycisła, my daliśmy się im wyszumieć, a potem myślę, że spotkanie się wyrównało i moim zdaniem mieliśmy troszkę więcej przewagi z przodu i dlatego strzeliliśmy pierwszy bramkę. Na początku meczu nie padało, potem jak mieliśmy trochę śnieg z deszczem, dał się we znaki, no i chłopaki musieli przebrać buty, na szczęście mają w stole, także trzymają się dobrze. To jest kabaret, to jest kabaret. Sebastian Nowak, rozmiar buta 48. Dariusz Pawluszyński, rozmiar buta 38. Tych pytań możemy mnożyć. Znacie dobrze zespół Zawiszy. Czego się obawiacie ze strony tego zespołu? Ale nie... Nikogo, ja nie mam, piłka nożna, wszystko możliwe, ja nie mogę mówić, co jest to, co jest to. Zobaczymy, co będzie, kiedy gramy do 90 minut. Jeszcze będziemy musieli dodatkowo no, powyłączać sobie radioodbiorniki, odciąć się od gazet i myślę, że tak naprawdę włączyć sobie w momencie, kiedy Orange ma pierwszą ligę raport telenowele, ale to tylko dlatego, że naprawdę zbyt dużo nas się mówi, chwalą nas, ja wiem, jest jakiś taki fenomen.